Przepraszam. Proponuję tył. Ręka nie w bok, szykuję tył. Ale w przód. Przód. Bardzo Państwa przepraszam za tę niejednorodność w kroku żołnierzy. Oni to dopiero ćwiczą. Ponadto przyzwyczajeni są do marszowania, do marszu w takt muzyki. A może byśmy podparli żołnierzy, pan redaktor Beger może by zaśpiewał. A co? Janosik. Generalskiego marsza na przykład. Pom, 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 pom. Mój rozmarynie rozwija się. Mój rozmarynie rozwija się. Bardzo dobrze. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zakocham się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zakocham się. Bardzo dobrze. Czy ja mógłbym też spróbować to zaśpiewać? I porównamy. Myślę, że nie. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Dziękujemy, dobrze. O mój rozmarynie. Bardzo przepraszam, ale w sprawie narodowej nie powinniśmy tutaj popadać w szowinizm. Proszę sobie zdać sprawę z tego, że 2/3 naszych byłych zaborców dzisiaj jest w NATO. I teraz chcemy do tego NATO, czy nie chcemy? Jeżeli chcemy, to nie powinniśmy powodować elementami tego kroku jakichś reminiscencji drażniących. Tak. Z tym śpiewaniem. Czyj to był pomysł? Pana generała, oczywiście. Tak? Pomówmy w takim razie o symbiozie muzyki z krokiem defiladowym. 15 lipca 1410 roku na polach grunwaldzkich odbyła się bitwa pod Grunwaldem. Wojska polskie, wsparte wielkim księstwem litewskim przez księdza Witolda, stawiły opór najeźdźcy krzyżackiemu. W sumie nasze wojska jakby uskrzydlone. Kiedy śpiewano Bogu Rodzice, te wojska były uskrzydlone i w ten rytm szły do przodu. Szły do przodu i pokonały tego wielkiego wroga, jakim byli krzyżacy. Chciałbym pana zapytać, czy krzyżacy również posługiwali się muzyką? Krzyżacy również posługiwali się muzyką, ale była to muzyka nie słowiańska, a niemiecka i działa w rytm muzyki właśnie tej, powiedziałbym, niemieckiej, przypadkową ludność, tego zrobili, chociażby myśmy tutaj Danuśkę uwięzili. Wtedy rozścieczony jurant, jak złapał ławy, jak zaczął ich bić, w jego wstąpiła nadprzyrodzona siła, z wielkim petem rozgromił tych krzyżaków jurant. Jurant ze Spychowa, a weźmy Zbyszka z Bogdańska, Maćka i tak dalej. To byli wspaniali rycerze, którzy rozsławili Polskę na wszystkich kontynentach. Dziękuję bardzo, mówił Mirosław Beger, Echo Sportowe Gdańsk. Fantastycznie! Pan Miłosław imponuje mi nie tylko swoją muzykalnością, ale ogromną wiedzą sportową. Naprawdę serdeczne wyrazy uznania, panie Mirosławie. Szanowni Państwo, właśnie dowiedziałem się, że nasze służby specjalne weszły w posiadanie nowych informacji ze sztabu NATO w Brukseli. Otóż okazuje się, że dla nich nasz krok defiladowy jest zbyt agresywny, a oni nazywają się paktem pokojowym. Panie generale, no i jak? A kto wam kazał tak tupać? Ja też jestem za wyeliminowaniem tego tupania. To jest bardzo agresywne. Ja bym poszła bardziej w stronę pokojową. Bardziej ugodową, łagodną, miękką, aksamitną. Muskanie terenu stopami. Głaskanie go. Dlaczego tak agresywnie? Może panie generale stawiać co drugi krok nogę. Może wyjdźmy od kroków Mazurka na 3/4. Skoro ja uważam, że jest tyle agresji w świecie, że nawet wręcz żądam, aby krok w wojsku żołnierzy był
złagodzony i był pozbawiony agresywnych ruchów. Uwaga. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, osiem. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem. Kapral Kobus, jednostka reprezentacyjna. Ja jako prosty żołnierz jestem w tej sytuacji bezradny. Czy nie warto byłoby ewoluować z powrotem? Znaczy w którą stronę? Czy nie lepszy byłby odmarszu? Czy nie lepszy byłby ruch gąsienicy? Czy nie jest lepszy po prostu? Gąsienicy. Tak. Pan przewodnicząca wspomniał tutaj o gąsienicy. Gdy wykorzystamy w wojsku krok gąsienicy, który pozwolę sobie zademonstrować, wtedy bardzo o to chodziło.